Witam Was w pierwszym odcinku z zadań narracyjnych z sezonu drugiego rozdziału czwartego. Więc tak, obiecywałem Wam, wracamy z zadaniami narracyjnymi. W tym sezonie prawdopodobnie będą się one nazywać zadania Syndykat. I są one tym razem w zakładce razem z zadaniami tygodniowymi. Więc z zadań tych możemy, z opisu można wywnioskować, że będziemy w tych zadaniach współpracować z Syndykatem Pokoju. I na tydzień pierwszy mamy prawdopodobnie tylko 7 zadań. Więc myślę, że nie ma na co czekać. Tylko chodźmy wykonać te zadania. Okej, a więc pierwsze zadanie. Musimy wygrać grę na automacie w Siole Szaleństwa lub Bezładnym Brzegu. Więc udajmy się tam. Jeżeli dobrze pamiętacie, to w poprzednim sezonie w tym domu mogliśmy spotkać Eevee. Więc myślę, że możemy udać się do tego domu. Okej. Teraz mam nadzieję, że nikt tu nie wyląduje raczej. Chociaż już tu ktoś jest. Ajdź. Okej. Okej. Dobra. Wejdźmy i zróbmy te zadanie. No, nie tak. Gdzie jest ten automat? Z drugiej strony chyba. Tak jest. Dobra. Więc mamy automat. Zhakuj automat do gier. Doprowadź kółko do X. Czyli musimy mieć w dół, prawo, prawo, w górę i w lewo. Okej. Eevee ma bardzo ładny głos. Więc tak się spodziewałem. Będziemy współpracować z Syndykatem Pokoju. I co ciekawe, to jest ich miasto. Bardzo... myślę po prostu, że jest to ciekawa informacja. No, czyli teraz mamy zadanie... Poprowadź motocykl Rogue w dzikiej driftowni, płonnym paliwie i po moście w zatoce neonów. Tak. Dobra, ale nie widzę tu nigdzie motora. Co weźmiemy na razie auto. No i myślę, że zobaczymy się już na miejscu. Ok, więc jesteśmy już w miejscu pierwszym, czyli w dzikiej driftowni. Mamy motor. No i... ajdź. Dobra. Zostało to zaliczone. Czyli teraz musimy udać się jeszcze tu i na ten most tam. Dobra, docieramy już do drugiego miejsca, czyli do płonnego paliwa. Przejeżdżamy przez niego i tutaj zaraz niedaleko jest również ten most w Zatoce Neonów chyba, czy jakoś tak.
Bardzo fajnie się tym motorem jeździ. Okej. Okej, czyli mogliśmy teraz usłyszeć Groma. Też ma nawet fajny głos. I teraz musimy trafić cele z pistoletu maszynowych lub karabinów szturmowych, jadąc po szynie do grindu. Więc cele znajdują się w Mega City, więc musimy się tam udać. Okej, więc jesteśmy już w Mega City. I teraz musimy zlokalizować... Okej. No dobra, zostawmy ją. Musimy zlokalizować grind. To do grindu. I te cele trafić. Aczkolwiek mam dziwne przeczucie, że... Oj, dobra. O właśnie, muszę się dostać na tą. Tą różową. Dokładnie tak. Okej. Okej. Czyli humor utrzymany. I teraz musimy wygrać grę na automacie w lodowych laboratoriach. Czyli kolejny mecz nas czeka. Ale pokonajmy jeszcze bossa przy okazji. Ajdź. Okej. Dobra, to widzimy się w następnej grze. Witam was w kolejnym meczu. Jak widzicie, powoli zbliżamy się do naszego celu. I cóż, zobaczymy, co dalej będzie od nas chciał syndykat pokoju. Jakież to zadanie nam zlecą. Aczkolwiek czuję, że najpierw będziemy musieli stoczyć walkę z wrogami. No, zobaczmy. Może nie trzeba będzie. Okej, znowu automat. I ta sama reguła. Czyli zieloną kółko do X-a. Jest. Próbuję wywołać wojnę między syndykatami. Wie, że podzielone miasto się rozpadnie. A w chaosie on przejmie kontrolę. Obecnie jego metodą jest sabotaż. Namieszać jednemu syndykatowi i oskarżyć o to innym. Nie jestem wielką fanką sabotażu. Jestem artystką przestępstwa. Podpisuję swoje dzieła tak, żeby było widać. Sabotażysta dobrał się ostatnio do sieci danych syndykatu pokoju. Przywróć nasze połączenie. Okej, jakiś sabotażysta. Ktoś chce wywołać wojnę. Okej, czyli musimy przywrócić dwa odbiorniki. Oj. Oj, 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 oj. I co, było się rzucać? Było to warte.
Myślę, że nie. Dobra, to chodźmy te odbiorniki. Dobra, mamy pierwszy odbiornik danych. Napraw odbiornik. Jest. I teraz jeszcze jeden. Dobra, zbliżamy się do drugiego odbiornika. Mamy odbiornik numer 2. Okej. Okay. Musimy teraz. Co musimy? Przeszukać komputer pod kątem śladów włamania. Więc jesteśmy już przy komputerze. Okej. Okay. Mamy. Okej. Okay. Ouch. Mieliśmy wroga, a tutaj też widziałem tego NPC-ta, Triarch Nox, czy jak on ma? Gdzie on jest? Góry. Triarcha Nox. Radzę ci się trzymać z daleka od tego terminalu. Okej. Okay. Podejdę. Co mi zrobisz? Dobra. Wybierz folder. Opos, brudnopis kulinarny, personel. Plik uszkodzony, plik uszkodzony. Dobra. Braki. Brudnopis kulinarny. Siekane siorbo grzyby, mieszaj póki nie zmiękną, a potem dodaj trochę świetlików. Polewa na bazie klepu, wydobywa z dania elektryzujący posmak. Gdy byłem małym jaszczurkiem, moim najlepszym przyjacielem była kapusta. Dodaj też kukurydzy, dużo właściwie to... Dużo? Właściwie to rzuć ile się da. I personel. Eevee, Twin, skryty... Skórek! Co tu skórek robi? Eevee, poziom uprawnień pełny dostęp, status w zawieszeniu. Twin... Poziom uprawnień agent terenowy, status wykonuje zadanie. Skryty. Poziom uprawnień podmiot współpracujący, status przedstawiony do awansu. Skryty. Próbuję ogarnąć, czy wiemy, kto to jest, ale nie pamiętam. Ej, skórek. Poziom uprawnień potencjalny współpracownik, status nawiązanie kontaktu w toku. Dobra. Może... O! Zamykanie plików. Dobre wieści! Książka przetrwała. Ale serio? Każdy przepis poprzedza przydługa anegdotka z kuchni twojej mamy? Knajpka z kuchnią jak łamy bez mamy? Skarbiec jak kotet bez panienki. Uszkodził wszystkie akta armii ostatniej rzeczywistości. Jeśli nasz sabotażysta pracuje z nimi, czeka nas coś więcej niż wojna między syndykatami. Okej, okay. Zgłoś się do Eevee lub Groma. 300, 800. Dobra, chodźmy do Eevee. Bo tam wiem, że Grom już jest, bo go tam spotkałem, więc tutaj jest Eevee. Więc chodźmy do Eevee. No, już jesteśmy niedaleko, to... Ten miecz jest... genialny pod kątem mobilności, to na pewno, tego mu nie można odmówić. Okej. Okay.
Musimy zdobyć zaufanie wszystkich syndykatów, jednego po drugim. Musimy się zjednoczyć jako miasto i znaleźć sabotażystę, póki nie jest za późno. Okej. I co? To tyle. Tak, to jest wszystko. Okej, a więc jesteśmy już w lobby. I za wykonanie tych zadań otrzymaliśmy taką oto nagrodę, czyli ikonę sztandaru, taką, która jest częścią zestawu Szacun na dzielni. Dodatkowo dostaliśmy PD. Nie wiem w sumie za co, ale okej. No, gwiazdki za ten i odblokowaliśmy rozszerzenie. Tak, i to są wszystkie zadania. Jak możemy zobaczyć, kolejne zadania syndykatu pojawią się za 23 dni, czyli ponad 3 tygodnie. Czyli znowu czeka nas długie czekanie. Ale z tego co, jeżeli to prawda, to w tym sezonie poprzednie części mają nie znikać. Czyli gdybyście dla przykładu nie zrobili teraz tej pierwszej części i za te 3 tygodnie pojawi się część druga, to nadal będziecie mogli wykonać część pierwszą. Tak, wczoraj pojawiła się taka informacja, jednakże nie jest ona potwierdzona. Pewnie potwierdzenie jej pojawi się dopiero właśnie w momencie, kiedy pojawi się część druga. Wtedy będzie można to potwierdzić. I co? To by było na razie na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w kolejnych. Na razie.